Witamy wszystkich widzów w kolejnym odcinku z cyklu Tajemnice Komorowic, Tajemnice Kościoła w Komorowicach na początek. Jesteśmy w prezbiterium przed głównym ołtarzem i oto co tutaj możemy zobaczyć, a czego najczęściej nie widzimy. Chodzi o podstawę ołtarza. W podstawie naszego ołtarza mamy trzy obrazy, które pokazują sceny z życia świętego Jana Chrzciciela. Scena pierwsza pokazuje narodziny świętego Jana Chrzciciela. Mamy tutaj bardzo ważne postaci. Jan Chrzciciel to oczywiście to maleństwo na ręku piastunki czy też akuszerki, która pomagała w urodzeniu naszego patrona. Ta kobieta ubrana w ciemny strój to prawdopodobnie Elżbieta. Podeszła już wiekiem matka Jana Chrzciciela. Z boku stoi jeszcze Maryja, która przyszła do domu Jana Chrzciciela, Elżbiety i Zachariasza 3 miesiące przed jego narodzeniem, by pomagać Elżbiecie w czasie brzemienności. A ten pan z deficytem włosów siedzący z boku to sam Zachariasz. Spuścił głowę, zamknął oczy, jest mu wstyd. Nie uwierzył aniołowi, kiedy ten w przybytku za zasłoną, tutaj nawet mamy kawałek takiej zasłony, zapowiedział mu, że mimo podeszłego wieku urodzi mu się syn. Kolejny obraz pokazuje działalność Jana Chrzciciela nad Jordanem, a konkretnie tę scenę z Ewangelii, kiedy przychodzi Jezus, zrzuca swoje ubranie, tam jeden z aniołów na brzegu trzyma płaszcz Jezusa w kolorze czerwonym, symbolizującym późniejszą mękę Jezusa, wchodzi w wody Jordanu, zanurza się w nie, wchodzi po kolana, a Jan udziela mu chrztu. Jezus wchodzi do Jordanu nie po to, żeby się oczyścić, ale wszystkie grzechy pozostawione przez ludzi w wodzie wziąć na siebie. Są także uczniowie, prawdopodobnie Piotr, Andrzej, być może również Jan, ci, którzy najpierw byli uczniami Jana Chrzciciela, a potem poszli za Jezusem. I ostatnia scena z życia, a właściwie śmierci Jana Chrzciciela, uczta u Heroda. Ten obraz przedstawia samego Heroda, siedzącego wraz ze swoją, właściwie trzeba powiedzieć, kobietą, Herodiadą, bo to żona jego brata, którą on wziął za żonę bezprawnie. Sługa, który jak w Kanie Galilejskiej nalewa wina do kielicha i córka owej Herodiady, Salome, która tańczyła przed Herodem i biesiadnikami, a ten zachwycony jej tańcem obiecał, że da jej wszystko, cokolwiek poprosi, nawet część swojego królestwa. Po konsultacji ze swoją mamą Herodiadą, Salome poprosiła, aby mogła dostać na misie głowę Jana Chrzciciela. Tę głowę przynosi Kat, mężczyzna, który trzyma w ręku miecz. Tym mieczem przed chwilką ściął Jana Chrzciciela. Herodiada zażądała głowy Jana Chrzciciela, bo nie w smak jej było, że on upominał Heroda, że nie wolno mu mieć za żonę, żonę jego brata. Warto zwrócić uwagę, to ciekawostka, że na tych wizerunkach, zarówno w pierwszej scenie narodzin Jana Chrzciciela, jak i uczty u Heroda, mamy taką samą posadzkę jak posadzka w naszym kościele. Ta nasza posadzka została wykonana jeszcze przed wojną, w latach 30. przez firmę Jęckner ze Skoczowa. No i ona tutaj znajduje się także na tych wizerunkach, jakby chciała nam pokazać, że oto jesteśmy w miejscu, w domu, który wiąże się ściśle z historią, z życiem świętego Jana Chrzciciela, wielkiego proroka.